Tym filmem zaczynamy przygodę z XIV Olimpiadą Matematyczną Juniorów, tym razem trochę wcześniej niż w zeszłym roku, bo od części testowej zawodów pierwszego stopnia. Zawody pierwszego stopnia składają się również z części korespondencyjnej, ale w tym i w następnych filmach skupimy się na zadaniach testowych. Część testowa to 15 zadań do rozwiązania w 75 minut czyli na jedno zadanie możemy poświęcić średnio 5 minut. Pozostałe etapy OMJ to 5 zadań do rozwiązania w 3 godziny, czyli na jedno zadanie możemy poświęcić średnio 36 minut. Zadania testowe różnią się też tym od pozostałych, że nie wymagają przedstawienia toku rozumowania ani żadnych obliczeń czy dowodów. Wystarczy, że zaznaczymy przy każdym ze stwierdzeń, czy jest ono prawdziwe, czy nie. Przy czym punktacja jest taka, że jeden punkt, czyli maksimum, otrzymuje się wtedy, gdy poda się poprawne odpowiedzi na wszystkie trzy pytania. Jeśli odpowiemy poprawnie na dwa pytania, otrzymujemy pół punktu, a w pozostałych przypadkach zero punktów. My oczywiście każdą poprawną odpowiedź poprzemy szkicem rozwiązania, ale pamiętajcie, że przedstawiony szkic ma charakter skrótowy i że wasz sposób dojścia do poprawnej odpowiedzi może być zupełnie inny. No to po kolei. Zadanie pierwsze. W sklepie Ubronka cena spodni była równa cenie sukienki. Cenę spodni najpierw podniesiono o 5%, a następnie nową cenę obniżono o 15%. Z kolei cenę sukienki najpierw obniżono o 15%, a następnie nową cenę podniesiono o 5%. Czyli obydwie ceny poddano tym samym dwóm operacjom obniżeniu o 15% i podniesieniu o 5%, ale każdą z cen w innej kolejności. Wynika z tego, że w efekcie tych zmian A cena spodni jest większa od ceny sukienki, B cena spodni jest równa cenie sukienki, C cena spodni jest mniejsza od ceny sukienki. No to porównajmy te dwie ceny po opisanych w zadaniu zmianach. Niech A oznacza cenę początkową spodni oraz sukienki. Ceny są równe, więc wystarczy nam do ich oznaczenia jedna zmienna. Spodnie po pięcioprocentowej podwyżce kosztują A. Plus 5% z A, czyli A razy 1,05. Mamy cenę po podwyżce. Po obniżce tej ceny o 15% cena spodni równa się cena po podwyżce minus 15% ceny po podwyżce, czyli równa się cena po podwyżce razy 0,85%. Teraz sukienka. Po 15% obniżce sukienka kosztuje A. Minus 15% z a, czyli a razy 0,85. Mamy cenę po obniżce. Po podniesieniu tej ceny o 5%, cena sukienki wynosi cena po obniżce plus 5% ceny po obniżce, czyli równa się cena po obniżce razy 1,05. Mnożenie jest przemienne, czyli w efekcie wszystkich tych zmian ceny spodni i sukienki są równe. Zaznaczamy na formularzu odpowiedzi t przy zdaniu mówiącym, że ceny są równe, i n przy dwóch pozostałych odpowiedziach. Drugie zadanie. Liczba 6 do potęgi 6 razy 12 do potęgi 12 jest podzielna przez 8 do potęgi 8, 10 do potęgi 10, 18 do potęgi 18. Tutaj przydadzą się własności potęgowania i umiejętność rozkładania na czynniki pierwsze. Podstawy potęg są na tyle małe, że od razu widać, jakie są ich czynniki pierwsze. Szóstka to 2 razy 3, dwunastka to 2 razy 2 razy 3, ósemka to 2 razy 2 razy 2. Wśród czynników pierwszych szóstki dwójka pojawia się raz, dwunastki dwa razy, a ósemki trzy razy. Zobaczmy, gdzie te dwójki nas zaprowadzą. Możemy zapisać, że 12 do potęgi 12 to 2 do kwadratu razy 3 do potęgi 12, czyli 2 do potęgi 24, razy 3 do potęgi 12, a 8 do potęgi 8 to 2 do potęgi 3 do potęgi 8, czyli 2 do potęgi 24. Wobec tego liczba 12 do potęgi 12 jest podzielna przez liczbę 8 do potęgi 8, a więc również liczba 6 do potęgi 6 razy 12 do potęgi 12 jest podzielna przez liczbę 8 do potęgi 8. Przy odpowiedzi A zaznaczamy T. Jest poprawna. Teraz odpowiedź B. Nie wiem jak Was, ale mnie uderza od razu, że te dziesiątki zdecydowanie różnią się od wszystkich pozostałych liczb. Występujących w tym zadaniu. Bo czynniki pierwsze wszystkich pozostałych to dwójki i trójki, a 10 do potęgi dziesiątej jest podzielne przez pięć. Iloczyn szóstki do potęgi szóstej razy dwanaście do potęgi dwunastej nie jest podzielny przez pięć. I to wystarczy, żeby nie był on podzielny przez 10 do dziesiątej. I odpowiedź C. Rozłóżmy na czynniki pierwsze obydwie interesujące nas liczby. 18 do potęgi 18 równa się 2 razy 3 razy 3 do potęgi 18, równa się 2 do potęgi 18 razy 3 do potęgi 36. Druga liczba. 6 do potęgi 6 razy 12 do potęgi 12, równa się 2 razy 3 do potęgi 6, razy 2 razy 2 razy 3 do potęgi 12, równa się 2 do potęgi 6 razy 3 do potęgi 6 razy 2 do potęgi 24 razy 3 do potęgi 12. Czyli równa się 2 do potęgi 30 razy 3 do potęgi 18. Z potęgami dwójki nie ma problemu, natomiast widzimy, że 18 do potęgi 18 jest liczbą podzielną przez 3 do potęgi 36, a iloczyn 6 do potęgi 6 razy 12 do potęgi 12 nie jest. Wobec tego 6 do potęgi 6 razy 12 do potęgi 12 nie może być wielokrotnością liczby 18 do potęgi 18. Zapraszam do oglądania następnych filmów z kolejnymi zadaniami części testowej zawodów pierwszego stopnia 14 Olimpiady Matematycznej Juniorów. Do zobaczenia. Olimpiada Matematyczna Juniorów jest współfinansowana ze środków krajowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiadę dofinansowuje Fundacja M Banku.